20-letni mieszkaniec Lubina był już dobrze znany policjantom ze swoich wcześniejszych wykroczeń, dlatego funkcjonariusze, podejrzewając, że młody mężczyzna nie ma uprawnień do prowadzenia pojazdu, postanowili zatrzymać go do kontroli. Mężczyzna ten jednak zignorował polecenia funkcjonariuszy, przyspieszył i zaczął uciekać. Pościg za nim trwał kilka minut. W pewnym momencie 20-latek chciał zjechać z ulicy Zielonogórskiej na ulicę Księcia Ludwika, jednak próba ta nie udała mu się z uwagi na to, że zjechał w krzaki, jego pojazd zatrzymał się na pasie zieleni. Mężczyzna ze swoją 17-letnią dziewczyną zaczęli pieszo uciekać przed policją. Kobieta została zatrzymana po bezpośrednim pościgu. Jednak jej partner nie nacieszył się długo wolnością, gdyż został chwilę później zatrzymany przez inny patrol prewencji. Po zatrzymaniu okazało się, że pojazd, którym poruszali się zakochani, nie miał OC, a w dodatku tablice rejestracyjne nie należały do tego auta. Kierujący odpowie za jazdę bez uprawnień i nie zatrzymania się do kontroli drogowej.